Magnetyczny mini lokalizator GPS GF07 z GeekBest to urządzenie, które pozwoli określić swoją pozycję na podstawie sieci GSM. Może też służyć jako podsłuch. Wystarczy zamontować w środku aktywną kartę SIM, taką bez kodu PIN i kartę microSD, jeśli chcemy nagrywać dźwięk z otoczenia. Tracker GF07 jest łatwy do ukrycia, jego waga wynosi zaledwie 20 gram, a najdłuższa krawędź 4,2 cm. Magnetyczna obudowa umożliwia łatwe i szybkie zamocowanie na wielu metalowych płaszczyznach. Może to być wnętrze pojazdu czy rama roweru. Mini lokalizator GPS GF07 działa trochę jak prosty telefon komórkowy bez wyświetlacza. Przed uruchomieniem należy naładować wbudowany akumulator litowo-jonowy 3,7 V o pojemności 400 mAh za pomocą kabla dołączonego do zestawu. Następnie wkładamy kartę SIM. Karta microSD nie jest wymagana. Musimy ją zamontować tylko wtedy, gdy chcemy nagrywać dźwięk. Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą poleceń wysyłanych SMS-em ze smartfona na numer telefonu karty SIM umieszczonej w lokalizatorze. Urządzenie po otrzymaniu takiego polecenia wysyła odpowiedź SMS-em na numer, z którego dostał wiadomość. Dlatego ważne jest, by karta SIM w lokalizatorze była doładowana środkami w stopniu pozwalającym na wysyłanie SMS-ów i wykonywanie połączeń. Mapa na stronie gpsui.net pokazuje punkt, w którym znajduje się lokalizator na podstawie sygnału sieci komórkowej. Jest to przybliżona pozycja i różni się od rzeczywistej od 700 metrów, w miastach nawet do 3,5 km na terenach niezamieszkałych. Prawdopodobnie mapa na stronie internetowej pokazuje lokalizację najbliższego masztu antenowego, z którym połączył się lokalizator. Urządzenie posiada czujnik głosu i dźwięku, funkcję odzwaniania na wybrany numer oraz mikrofon do nasłuchu. Wbudowana bateria zapewnia czas czuwania do 6 dni i czas pracy do 36 godzin. Przed wysłaniem komend SMS-em warto sprawdzić, czy lokalizator połączył się z siecią GSM i znajduje się w jej zasięgu. Możemy to zrobić dzwoniąc na numer telefonu karty SIM umieszczonej w lokalizatorze. Jeśli nasze połączenie zostanie odebrane, a w słuchawce usłyszymy dźwięki z otoczenia lokalizatora, to wszystko jest w porządku. Teraz widzimy na ekranie wszystkie komendy SMS, jakich możemy używać. Działa to tak, że na numer telefonu karty SIM umieszczonej w lokalizatorze wysyłamy SMS o treści np. 555, dzięki czemu aktywujemy funkcję nagrywania dźwięku na karcie microSD umieszczonej w lokalizatorze. Na koniec małe podsumowanie. Moim zdaniem nie warto kupować tego urządzenia. Określanie pozycji działa tak, że podawana jest pozycja nadajnika sieci komórkowej. Lokalizacja nie działa na podstawie systemu GPS, jak sugeruje nazwa lokalizatora i film promocyjny na stronie sklepu. Na filmie widać szybkie namierzanie skradzionego roweru. Link do filmu macie w opisie poniżej. W praktyce taki rower z ukrytym lokalizatorem może być w promieniu nawet 3,5 km od wskazanego miejsca. Odczytywanie współrzędnych może być niemożliwe, gdy lokalizator straci połączenie z siecią GSM, a zdarza się to dość często. Testy przeprowadziłem na kilku kartach SIM. Nie w każdej sieci urządzenie działało prawidłowo, co objawiało się brakiem odpowiedzi na komendy SMS. Do tego instrukcja jest tragicznie przetłumaczona na język angielski i sam sprawdzałem, co określone polecenie SMS robi. Niestety spodziewałem się trochę więcej po tym urządzeniu. I've been moving, I've been marching like the samurai. And you can see it happen, open up your set of eyes. So you can take us down, we work hard and we sacrifice. But if you step in our way, we leave you paralyzed. Oh, paralyzed, yeah, it's the samurai.